Zbliżamy się do kryzysu w czasie, kiedy gospodarka triumfuje najlepsze wzrosty. To, co można zauważyć na rynku, to faktycznie duży skok zamówień, także zamówień publicznych. Myślę, że to ma duży wpływ na to, co podziało się u nas na rynku. Przede wszystkim część mieszkaniowa, mieszkaniówka i zamówienia publiczne nałożyły się na siebie, co spowodowało drastyczny skok zamówień i drastyczny brak sił wykonawczych. To, co dzisiaj głównie dolega branży budowlanej, to są dwie zasadnicze kwestie. Brak zasobów i wzrost cen. Przekłada się to na spadek rentowności, zwłaszcza tych kontraktów, które były pozyskiwane na innych marżach, kontraktów w formule zaprojektuj i wybuduj, które teraz właśnie wchodzą w realizację, jeszcze na starych budżetach i drastyczny brak siły roboczej. Jaki jest pomysł na to, żeby wyjść? No, temat jest wielowątkowy. Po pierwsze, co zrobić, żeby pojawiły się zasoby? Przede wszystkim ściana wschodnia. Powinniśmy zastanowić się, jak upłynnić możliwość pozyskiwania pracowników z Ukrainy, Białorusi, a nawet głębiej Rumunia, może Czarnogóra. Tutaj potrzebne jest wsparcie rządu i to pilne wsparcie rządu. Może te wydawane pozwolenia na pracę powinny mieć dłuższy okres. Może te wydawane pozwolenia na pracę powinny być półroczne. Można zweryfikować, jak długo pozyskuje się taką zgodę na pracę. Kolejna rzecz to są zatory płatnicze. Działania rządu, które idą w kierunku dodatkowego nadzoru, moim skromnym zdaniem nie mają szansy na powodzenie, dlatego że problem zatorów płatniczych nie wynika z nieuczciwości, on wynika z odmiennych procedur, jakie są stosowane, zwłaszcza przy zamówieniach publicznych. Ale najważniejszym, najtrudniejszym do przedyskutowania tematem są nierealne do realizacji dzisiaj budżety, czyli ceny, które skoczyły dramatycznie w ciągu bardzo krótkiego okresu. To nie jest wzrost roczny, to jest, można obserwować wzrost w ciągu 3-4 miesięcy, czyli kontrakty pozyskiwane, wyceniane na początku roku, wchodzące do realizacji w drugiej połowie, w trzeciej połowie roku. Ich budżety dzisiaj nie odzwierciedlają sytuacji gospodarczej. I pytanie, jak rząd, jakie znajdzie rozwiązania, czy w ogóle będzie siedział przy stole w rozmowie z wykonawstwem. To, co wydaje mi się też należy sprostować, to pozycja generalnego wykonawcy, który dzisiaj został postawiony jako chłopiec do bicia. Wydaje mi się, że jeżeli się nie pomoże dużym firmom, które realizują projekty duże, miliardowe, to problem przełoży się niestety także na budżet państwa, dlatego że wiemy, że te firmy rozważają zejście z kontraktu i wejście w spory. Pytanie, czy to jest dobre dla naszego budżetu, czy nie. Pytanie, czy drugi przetarg na ten sam już wygrany, czy realizowany wcześniej kontrakt, czy będzie miał niższą, lepszą cenę, czy będzie miał lepsze warunki realizacji. Moim zdaniem nie. Dlatego warto usiąść do stołu, warto przenegocjować. I myślę, że tutaj żadna ze stron nie może się obrażać.